Wakacje to czas wzmożonego ruchu na drogach, dlatego od rana prowadzona jest na terenie Jaworzna, jak i całego kraju akcja policji Bezpieczny Weekend. O zachowaniu bezpieczeństwa na drogach na terenie Jaworzna mówi aspirant sztabowy Michał Nowak z Komendy Miejskiej Policji. Zbliża się teraz bezpieczny weekend sierpniowy, wzmożone siły policjantów, które będą pełnić służbę na drogach nie tylko województwa śląskiego, ale i całego kraju. No wszyscy wyjeżdżamy, albo duża część osób wyjeżdża z naszego miasta na weekend, czy to jest na działkę gdzieś za miasto, czy gdzieś dalej. Wiąże się to również z okresem wakacyjnym. Bardzo duży ruch, dużo pojazdów, które się przemieszczają. Celem nadrzędnym tej akcji jest bezpieczeństwo, które jest na drogach, czyli policjanci ruchu drogowego, ale to oczywiście jak gdyby nie koliduje absolutnie z tym, że policjanci będą również na akwenach wodnych, choćby nawet tutaj u nas na Sosinie będą patrole wodne, patrole rowerowe. No, pogoda ma sprzyjać, także na pewno policjanci będą zauważalni, no bo spodziewamy się, że bardzo dużo osób odwiedzi nasze miasto i atrakcje, które tutaj są oferowane. Bardzo dużo policjantów jest dyslokowanych do służby. No, przede wszystkim policjanci będą zwracać uwagę na to, czy kierujący przestrzegają limitów prędkości, które obowiązują na danych odcinkach dróg, czy jeździmy w zapiętych pasach bezpieczeństwa, czy przewozimy prawidłowo dzieci, które podróżują razem z nami w samochodach, czyli czy są zapięte w foteliki, czy są zapięte w pasy bezpieczeństwa, czy osoby nie korzystają z telefonów komórkowych i trzymając je w ręku, no bo należy pamiętać, że jest to zabronione. To są takie podstawowe rzeczy, no i oczywiście stan trzeźwości, no, o którym już nie muszę wspominać. Już wielokrotnie tutaj kierowcy z Jaworzna wiedzą o tym, że na podwójnym gazie się nie jeździ. Zawsze apelujemy, bo tych apeli nigdy nie jest za dużo. No, kierowcy na podwójnym gazie są zagrożeniem na naszych drogach. Także apelujemy z tego miejsca, nie tylko jeżeli chodzi o ten weekend, ale również o całokształt, aby nie wsiadać za kierownicę na podwójnym gazie. Oficer prasowy przypomina, że rowerzyści są również kierowcami, dlatego nie powinni prowadzić na podwójnym gazie. Miałbym tutaj apel do rowerzystów, którym w ostatnim czasie zdarza się jeździć na podwójnym gazie, co pokazała nasze patrole ruchu drogowego, który ujawnił dwóch kierowców w jednej z dzielnic naszego miasta. No, mieli po ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu, no, zostali ukarani mandatami po 2,5 tysiąca złotych. Dołączamy się do apelu.